Wychowałam się na jej piosenkach. Każde słowo z jej utworów przemawiało do mnie, bez względu na to, w jakiej sytuacji życiowej byłam, bez względu na to, ile miałam lat, bez względu na to, czy moje życie było w tym momencie dobre czy złe. Zawsze czułam ją sercem. I parę razy w życiu z nią rozmawiałam, ale ta rozmowa jest szczególna. Zapraszam Was na moje spotkanie z Kają. Dzień dobry, kochana Kasiu. Dzień dobry, kochana Madziu. Chcę zacząć od Twojego cytatu, który wpadł mi w oko i w serce od razu, jak gdzieś go znalazłam. Powiedziałaś tak: kobiety kochane, to był chyba Twój wpis na Instagramie, wierzę w każdą z Was razem i osobno. Czy to jest wiara, którą masz od zawsze? Czy przeszłaś jakąś drogę, żeby mówić takie mądre i ciepłe słowa do nas? Myślę, że ja to poczułam bardzo, bardzo wcześnie, bo jako nastolatka jeszcze, bo właśnie wtedy napisałam piosenkę Córeczko, wolałabym, żeś była chłopcem. Oj, tak. Chociaż niewiele jeszcze wiedziałam wtedy o świecie ani życiu i teraz uważam, że to nie jest tak, że chłopcy mają lepiej niż dziewczynki. Nie, każdy niesie swój krzyż. Niebezpieczeństwa czyhają na obie płcie, na wszystkie płcie w ogóle istniejące. Niemniej jednak świat postrzegałam jako taką bardzo męską przestrzeń, w której nie liczą się z nami. Minęło od tych moich nastu lat trochę czasu. No i cóż. Ale jakiego pięknego, pięknego, jak bogatego, ale czy, w doświadczenie. Tak, nie? Ale Madziu, czy mimo tego, że upłynęło mnóstwo czasu, to czasu świadomego, bo wiele kobiet mego pokolenia myśli podobnie do mnie, czy dziś liczą się z nami. Także wiesz, no, historia zatacza koło i okazuje się, że stoimy w obliczu naprawdę koniecznej walki o to, co wywalczyły nasze babki, prababki 100 lat temu. Co się wydawało zdobyczą kulturową, zdobyczą cywilizacyjną, polityczną, w tej chwili jest czymś, co trzeba mocno podkreślać i czego nie wolno dać sobie odebrać. No ale to jest w myśl tego powiedzenia, tak, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Raz na zawsze, że przyzwyczajamy się, tak. Mamy poczucie, że raz zdobyte już jest nasze. Taki aksjomat, nie, niestety, to trzeba o to dbać, trzeba tego pilnować i trzeba uświadamiać. Ja mogłam uświadamiać tylko w sobie dany sposób. Moim językiem jest muzyka i treść. I tylko w ten sposób, jako artystka związana z muzyką, mogę się wyrażać. Przynajmniej na scenie. I dlatego też od samego początku postanowiłam wypowiadać się w skocznych rytmach, jednakże na tematy ważne i mi nieobojętne. Bierzesz udział w pięknej akcji marki Avon. Ona ma nośne hasło Niech Cię usłyszą. I jest to, jesteś ambasadorką tej akcji, jest to pomysł na to, żeby oddać kobietom głos. Bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie wyniki badań, które przeprowadzono na potrzeby tej akcji. Wynika z nich, że kobiety stanowią jedynie 24% wszystkich osób, które pojawiają się w mediach. Czyli nadreprezentacja mężczyzn jest ogromna. 68% kobiet znajduje siłę w historiach innych kobiet, co daje im energię do działania i do zmian. A 72% jeszcze lubi się dzielić swoimi historiami. Tak, znam te statystyki. One były przeprowadzone na 8000 kobiet na całym świecie. Bardzo ciekawe jest, co mówisz o tych mediach. Domyślam się, że chodzi o media informacyjne. Tradycyjne, media myślę, że tradycyjne. Tradycyjne, tak. Bo tak naprawdę niestety ja uważam, że kobiety w mediach są traktowane przedmiotowo, jako atrakcyjne przedmioty, atrakcyjne tło, bardzo często pozbawione szans do zaznaczenia intelektu. Generalnie są ozdobą. A powiedz, czy zatrzymajmy się przy tym, czy często Ty, no ale to pewnie za pośrednictwem Twój menadżer, odbieracie telefony z propozycjami udziału. Moja menadżerka.
twoja menadżerka, że odbieracie telefony z propozycjami udziału w debatach, w spotkaniach na temat praw kobiet, sytuacji kobiet. Jak często jesteś zapraszana? Wiesz co, nie wiem jak często, bo prawdopodobnie Asia sama podejmuje za mnie tego rodzaju decyzje. Ja raczej nie jestem skłonna do debat. Po pierwsze, zawsze wydaje mi się, że mogę mówić tylko w swoim imieniu. Dwa, wydaje mi się, że wciąż za mało wiem. Mam za mało wiedzy, że mój wróg mógłby mnie zagiąć, wiesz, że właśnie nie mogłabym jako kontrargumentu przytoczyć właściwej i potrzebnej statystyki. Nie mówiąc już o tym, że ja jestem impulsywna, a w debacie jednak trzeba umieć trzymać nerwy na wodzy. Ja po prostu dałabym zęby i tak by się to skończyło. Nie, raczej nie biorę w tym udziału. Natomiast oczywiście, kiedy mam szansę bez niepotrzebnej polemiki wypowiedzieć, co myślę, czy napisać, co myślę, i chwała Bogu za media społecznościowe, które służą nam do tego, żeby wyrażać nasze myśli i spostrzeżenia i wymieniać je z innymi, nawet narażając się na krytykę, bo niekoniecznie moje spostrzeżenia i opinie bywają popularne. Witaj w klubie. To jest mój przywilej, nasz przywilej. Ja też tak uważam. Tak. Znaczy, no uważam, że po to mamy głos, żeby używać go w ważnych dla wszystkich absolutnie, nas sprawach. I tak. Możemy się różnić. I nie damy go sobie odebrać. Tak. I o tym też jest ta akcja Avonu, bardzo fajna. Niech nas usłyszą, usłyszcie nas. No, to właśnie o ten głos chodzi. Głos, który odważnie, którym kiedyś odważnie posłużymy, żeby opisać naszą historię, która oczywiście nam się wydaje bardzo szczególna, ale umówmy się, ja tak postrzegam kobiety, każda jest wyjątkowa i historia każdej kobiety jest wyjątkowa, nie tylko dla niej samej. My bardzo często nie doceniamy drogi, jaką przeszłyśmy w życiu, a mimo wszystko jej opisanie być może dodać komuś skrzydeł. Ja sama przeczytałam dwie bardzo fajne książki, jedna Ani Maruszeczko, Siedem dróg, a druga o erze nowych kobiet, napisana przez Josię Przetakiewicz. Obie książki generalnie właśnie też są o tym, że kobiety opowiadają swoje dość skomplikowane historie, z których jednak dzięki wsparciu, dzięki współpracy z innymi kobietami wyszły. Wyszły na prostą i myślę, że Avon do tego samego dąży. Dąży do pomocy kobietom, bo to jest niesamowite, że na tej platformie watchmenow.avon.com każda z pań, i nie tylko pań, bo panowie również są zapraszani, umówmy się, że w Królestwie Kobiet jest miejsce dla facetów, każdy może zamieścić swoją historię, która ma wydźwięk motywujący, po to, żeby właśnie tych skrzydeł dodać. Ale co jest ważne, za każdą taką historią stoi $1 na rzecz wspierania właśnie społecznych, prokobiecych akcji. Strasznie fajny pomysł, uważam. I prosty, prawda? Bardzo zobacz, prosty. I nawet ja mam swojego $1, bo ja także zamieściłam swoją historię. Ale to wszystkie kobiety są mile widziane? Oczywiście wszystkie kobiety. Wszystkie są wyjątkowe, jak mówiłam. Także Madzia, dobrze, czas na ciebie. Czas na mnie. Znaczy, ja mam wrażenie, że odkąd prowadzę z Brzozą kanał na YouTubie, opowiadamy właśnie swoją historię, bo tak często jest. Ja mówię o sobie i o niej, wplatam nasze życiowe perturbacje w opowieści, albo w pytania, albo w jakieś polemiki, w które się też czasem daję wciągnąć z moimi rozmówczyniami, rozmówcami. Ale uważam, że to jest też wielki przywilej, żeby wspólnymi siłami budować jakieś to swoje, ty mówisz Królestwo Kobiet, nawiązując do swojego wspaniałego muzycznego duetu z Mary z Polski. Tak. A ja mam swoją Mary, która tu siedzi właśnie naprzeciwko i notuje. Każdy ma swoją Mary. Każdy ma swoją Mary, nie? Tak. Ty masz Mary, ja mam Brzozę. Ale ponieważ te historie osobiste się liczą, to opowiedz nam swoją historię, bo przeczytałam dużo gdzieś... Czasu. Wyjmę rzeczy, które
chciałabym przybliżyć. Przeczytałam gdzieś, że powiedziałaś, że już jako 4-letnia dziewczynka wiedziałaś, że chcesz pisać muzykę i chcesz śpiewać. No ale mając 4 lata, co mogłaś w tej sprawie zrobić? Co robiłaś? No oczywiście posłuszna była mi wyobraźnia, ponieważ był to czas, kiedy od święta puszczano nam w telewizji musicale z Fred Astaire'em na przykład, którym się kochałam i w ogóle kochałam ten klimat. No więc tańczyłam po podwórku białostockim moich dziadków, mrużąc oczy, wyobrażałam sobie, że właśnie jest to historia muzykalowa o dziewczynce biednej z Białegostoku, która ma niesamowitą urodę i talent. Wspaniale. I właśnie będzie odkryta, jak będzie właśnie tańczyła po studni i tak dalej. No wyobrażałam sobie różne rzeczy i to zresztą trwało wiele lat. Później dziadków wyeksmitowano do bloku, gdzie wszystkim lokatorom z punktu zafundowano taką tapetę, różową kratkę. I ja na przykład wyobrażałam sobie, że każda kratka na tej tapecie to jest głowa widza. I brałam rakietę do tenisa mojego wujka, grałam na niej, śpiewałam do plastikowego banana, zresztą do papai Uli Dudziak, ponieważ ten utwór wydawał mi się najbardziej światowym utworem ever. I taki był, taki ale jest. Ale słuchaj, zobacz, ale wiesz, ja potęga. Miałam wtedy z 8 lat. Czy ja bym wtedy wpadła na to, że ja kiedyś taką Ulę poznam, że ja jej wydam książkę, rozumiesz, że ona będzie w takim kajaksie. No to jest po prostu masakra. Także dream on, dreamers, bo marzenia się spełniają. No wiesz, no, ta moja historia, myślę, że miała swój happy end, dlatego że pomimo moich marzeń, inaczej, wiele dziewczynek 4-letnich i 8-letnich ma marzenia typu, że chcą być aktorkami albo piosenkarkami. Natomiast zdarza się tak, że życie weryfikuje dosyć szybko te ich marzenia, bo na przykład nie mają ani słuchu muzycznego, ani talentu, predyspozycji do sceny. Mi się udało, no po prostu mi się udało. Mi się udało również to, że mnie rodzice wysłali na fortepian, że zadbali o moją edukację muzyczną, co miało oczywiste przełożenie później na moje zainteresowania, na moje znajomości. Na twój gust muzyczny. I odwagę również. No, ja myślę, że też byłam bardzo zdeterminowana. Uważałam, że jestem świetna i tyle, tylko jeszcze się nikt nie poznał. A kiedy poczułaś ten pierwszy raz, że od tego tańczenia na podwórku do piosenek, do musicalu z Fredem Astaire'em, przeszłaś swoją drogę i już jesteś tam, gdzie miałaś być. Wiesz, to takie, trudno to, powiedzieć, bo to się w sercu było, ma. Czy to było, wiesz, raczej w sercu. Ja nie odpuszczałam. Ja właściwie każdą możliwą okazję wykorzystywałam do tego, żeby się udzielić na tej płaszczyźnie, w której rzeczywiście się czułam dla siebie sama, mocna. Czyli a bałaś się wtedy konfrontacji? Bałaś się, że... Nie w życiu. Co zrobią, ty? Co powiedzą, jak cię nie, ocenią? Nie, znaczy zawsze to z tyłu głowy, słuchaj. Jak mi mówi jakaś artystka, że już nie ma, po tam iluś latach nie ma tremy, to ja jej nie wierzę. No chyba, że jest martwa, bo ja uważam, że rutyna niestety czyni z nas martwych ludzi. Jeżeli jeszcze czujemy cokolwiek, jakiś motyl, jakiś niepokój przed wyjściem na scenę, to znaczy, że żyjemy, że jesteśmy wciąż prawdziwym, żywym człowiekiem. Natomiast, no wiesz, były akademie w szkole. Nie było akademii w szkole bez mojego udziału, nie? Co oczywiście miało jakby kilka dobrych stron, bo po pierwsze ja mogłam robić to, co lubię, i sprawdzać na żywym organizmie publiczności, czy się da ich omamić i kupić. Dwa, że w ogóle, wiesz, no to sobie też stawiałam poprzeczkę i to było moje osobiste wyzwanie. No a po trzecie, byłam zwalniana z lekcji, nie? No wiadomo. Były próby i tak dalej. Także dużo dobrego było. Z tych potem, prób, wiesz, nie? Tak, potem zgłaszałam się do warszawskiej Syrenki, to był taki konkurs recytatorski.
na którym zauważyli mnie państwo machulscy. No i mnie tam potem maglowali w Teatrze Ochoty i tak dalej. Oni chcieli zrobić ze mnie aktorkę, no ale ja jednak mimo wszystko, zgłaszając się do recytowania tych wierszy, zawsze przerabiałam je na poezję śpiewaną, czyli jednak miałam swój sprecyzowany kierunek. No a potem poszło tam jeden zespół, drugi zespół. Mój pierwszy zespół w podstawówce, to nie ja założyłam, tylko usłyszałam, że poszukiwany jest wokalista do hardrockowego zespołu. No ale wiesz, muzyka to no, muzyka. Od czegoś trzeba zacząć. Się darłam, oczywiście tracąc głos, ale jak to się mówi, Miles Davis tak powiedział, że whatever, to wszystko jest jazz. Także no śpiewałam jazz. No i potem wiesz, Próby, ale myślę, że taki przełomowy moment i też moment wynikający z mojej wielkiej desperacji, ponieważ po pierwszej płycie, mojej nieautorskiej, zresztą płycie, którą nagrałam w zastępstwie innej wokalistki i po fatalnym, podpisanym przeze mnie, chociaż ostrzegano mnie, że nie powinnam, kontrakcie i zerwaniu go, i w wielu latach współpracy z wieloma zespołami jako chórzystka, co mi wcale nie ubliżało, wręcz przeciwnie, uwielbiałam być częścią większej machiny. Zresztą dawano mi zawsze wolną rękę do aranżowania chórków i byłam naprawdę super traktowana przez te zespoły jako artystka. Poważnie. Bardzo poważnie. Więc takim momentem dla mnie mega ważnym, ci moi pierwsi kontrahenci po zerwanym kontrakcie tak mi zepsuli reputację w środowisku muzycznym, że kiedy już miałam gotową płytę Kamień, nikt ze mną nie chciał rozmawiać o jej wydaniu. Funkcjonowałam jako quasi-modo, jako artystka ze spalonego teatru, z którą się nie persona da. Persona non grata. Tak, persona non grata, ktoś niezrównoważony i tak dalej. No, ciężko bardzo było mi tą legendę zburzyć i takim właściwie przełomowym momentem, bo nigdy się nie poddawałam, mimo że moje serdeczne przyjaciółki jak Renata Przemyk czy Edyta Bartosiewicz, które były wielkimi gwiazdami swoich wytwórni przy mnie, w moim towarzystwie, dzwoniły do swoich szefów i mówiły, ale spotka się z nią choć na chwilę. Nie, nie, tylko nie ona, chociaż nigdy ze mną nie zamienili pół słowa, to jednak się nie załamywałam. Jednak wierzyłam, że to znajdzie swój happy end, tylko musi przyjść właściwy czas. I spotkałam brata Marka Kościkiewicza, stojąc w mega kolejce na Poczcie Głównej w Warszawie. I tak krzycząc przez ileś tam osób do siebie, co słychać? Ja nic, no mam płytę, ale nikt nie chce je wydać. Tak? To może Markowi coś szepnę. O, mógł być. No i tak się stało. I Marek mi powiedział, słuchaj Kasia, to jest bardzo fajna płyta, nie zarobimy na niej, ale fajnie jest mieć w katalogu. Cieszę się, że się pomylił, bo zarobili na niej wszyscy i płyta stała się kultowa. Ale dla mnie mega ważna, ponieważ tak bardzo odmieniła mój los. Ale zobacz, jaka ona jest ważna dla nas wszystkich. Wiesz, byłam teraz przez 3 dni na takim bardzo kobiecym spotkaniu. Zjechałyśmy się w 10 z różnych stron Polski. Przez 3 dni, jak to mówiła prowadząca to spotkanie Natalia De Barbaro, kminiłyśmy siebie nawzajem, próbując zobaczyć, jaki jest ten nasz kobiecy los. I ja pojechałam tam pełna obaw. Wyjechałaś silna. A wróciłam spokojna i silna. Z takimi łzami w oczach, że to, co ty mówisz o tej naszej sile kreacji, że mamy moc dawania życia, a tak często, tak niesprawiedliwie wobec samych siebie, same sobie swoje życie odbieramy. To są czasem drobiazgi i głupoty, które jak się nabudują i spiętrzą, to przestajemy, wiesz, brać oddech głęboki, uspokajać się i iść dalej. Dlatego musimy siebie uczyć nawzajem brać troszeczkę krok w tył. Tak. Dlatego, że ja winię bardzo media za tą nagonkę na kobiety. Nam przecież jako dziewczynkom wmawia się, co nam wolno, czego nie, co nam wypada, a co nie. Media próbują nas wtłoczyć w jakiś schemat, w jakiś model, poza którego kontury
słabo jest wyjść, znaczy, że sobie nie radzisz, tak? Że musisz być kalką. No nie, nie. I wydaje mi się, że właśnie jest najwyższy czas na taki duży sprzeciw, ale sam sprzeciw może spotkać się i z ostracyzmem, i z takim marginesowaniem nas. I dlatego właśnie bardzo, bardzo, bardzo potrzebne jest wsparcie, siostrzane wsparcie kobiet. Tak, ja cały czas o tym mówię, że jak dmuchasz w skrzydła drugiej kobiety, to razem polecicie. Znaczy, możesz próbować rzucać w nią kamieniami, ale te kamienie spadną na ciebie. Ta, a propos kamień. Ja powiem ci, ja ci powiem, że naprawdę już od dawien dawna wykorzystuję tą moją działalność muzyczną do takiego uświadamiania i uwielbiam duety z kobietami właśnie po to, żeby nawet pokazać ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z środowiskiem muzycznym, a którzy mają bardzo mylną, błędną ocenę i wyobrażenie na temat tak zwanej konkurencji, wiesz, w jednej branży, że my kobiety nie, to zołzy będą się wykopywać, dołki kopać pod sobą. Mm. Naprawdę zdziwiliby się, jakim źródłem radości jest spotkanie się nas, wokalistek. Jak bliskie sobie jesteśmy. I jak, ale to widać, myślę, w tych że szczerze. Duetach? Ja z mojej strony absolutnie szczerze umiem się cieszyć sukcesami moich koleżanek. Oczywiście mówię im wprost, zazdroszczę ci tego i tak dalej. Niemniej jednak naprawdę nie. Dla mnie to jest motywujące. O Jezu, ja też tak chcę. No to muszę trochę się postarać. Czy mi się uda doścignąć takiej Kasi Nosowskiej w pisaniu książek, rozumiesz, Powrót z bambuka na przykład. No nie doścignę jej. To jest po prostu książka, do której non-stop wracam. I to jest tak mądre i tak w ogóle, taka psychoanaliza. Ja byłam przekonana, że Kasia to zrobiła po psychoterapii. Nie, w ogóle nie. No więc okazała się być jeszcze większą, bardziej mocarna niż myślałam. Także cuda się zdarzają i wnośmy te cuda na pomniki i mówmy o tym głośno. I tak, no widzisz, pojawiła się taka Vicky Gabor. Pomyślałam sobie, o czym ja mogę dlaczego śpiewać? Dlaczego nie pójść z nią w ramię w ramię? Tak, ale wiesz, że to propozycja padła od niej. Znaczy ja po prostu nie ukrywam, że usłyszałam gdzieś tam w necie jej piosenkę, znaczy piosenkę Amy Winehouse w jej interpretacji na żywo i po prostu kapcie mi spadły i gdzieś tam w mediach społecznościowych głośno o tym powiedziałam, no a okazało się, że moją fanką jest jej mama i to przeczytała i przekazała jej to. No i wyszła propozycja, czy ja bym z Vicky nie zrobiła duetu i tak się zastanawiałam, o czym ja mogę wykonać wspólną piosenkę z dwunastolatką, no wiesz, no i od razu eureka, to, że jesteśmy razem i to widzisz, razem, zobacz ile się udało jakby w tej ramie objąć, niezależnie od wieku, niezależnie od ilości doświadczeń, również tych uzyskanych zawodowo i niezależnie od pochodzenia, bo przecież Vicky jest Romką. Wiesz, no tyle się udało baranów upiec na tym jednym ogniu. I tak, jestem jak najbardziej za misją. Tą misję można oczywiście, tak jak my z Vicky czy z Mary z Polski, przekazywać wprost, ale można też troszeczkę między słowami i z takiej możliwości dotarcia do drugiego człowieka i uświadomienia go i być może zainspirowania go, nigdy nie zrezygnuję. Kasiu, a kiedy pierwszy raz poczułaś, że twój głos jest słyszalny? Dobre pytanie. Wow. O. Boże, Madzia, nie wiem. Nie wiem, kiedy pierwszy raz, ale kilka razy było bardzo takich znamiennych, bo pamiętam, że kiedy pisałam Supermenkę,
chciałam napisać radosną piosenkę. Niestety z moim pokładem melancholii, sentymentalizmu, no ogół wychodzą mi piosenki smutne, ale bardzo miałam takie założenie, że Supermenka ma być wesoła i wyszłam z założenia, że będzie to pewnego rodzaju recepta dla mężczyzn, jak powinni traktować kobiety. Królem możesz być, jeśli królową masz, wiesz. No, to znowu królestwo kobiet. Tak, no, że czasami te kwiaty przynieść, nawet anonimowo. No wiesz, taka recepta dla facetów, jak być prawdziwym facetem i uszczęśliwić kobietę. Ale oczywiście okazuje się, że teksty, które piszę, są często oczywiste tylko w mojej głowie, ale są generalnie, mają takie treści, ja wiem, to każdy może sobie zinterpretować na swoją modłę. Kiedyś po koncercie przyszła do mnie babka do garderoby. Z progu zaczęła rolić łzy, przykucnęła przy mnie i zaczęła mi dziękować za Supermenkę. I zapytam, no ale o co chodzi, przecież to piosenka dla facetów. Ona mówi, co też pani opowiada? Ta piosenka uświadomiła mi, w jak toksycznym związku tkwię od tylu lat, jak się daje po prostu facetowi poniżać i tak dalej. I ta piosenka dała mi siłę, żebym się poczuła taką supermenką i po prostu kopnęła go w tyłek i poszła swoją drogą pełną godności i tak dalej. No wiesz, gały mi wyszły na wierzch, bo ja bym w życiu nie zinterpretowała tego tekstu w ten sposób, no ale okazuje się, że można, tak? Jak się bardzo chce. Tam, że tam po drugiej stronie, w tym czyimś sercu, wiesz, odzywają się rzeczy, które są właśnie... Wiesz, Madzia, ja ci to, powiem, co, to, kiedy... To, co my sobie robimy, takie wiesz, spychane, kiedy, tak, negowane. Ale wiesz, kiedy ostatnio naprawdę poczułam, że ten mój głos jest ważny i jest zauważony i że jest pożyteczny, kiedy widziałam relacje ze Strajku Kobiet, i obok takich wspaniałych piosenek jak Klaudii, tak, Gawor, Jesteś ikoną, było leciało królestwo właśnie kobiet. Królestwo Kobiet, ramię w ramię i pomyślałam sobie, wow, Kaśka, to jest powód, o którym nie wiedziałaś może, dlaczego napisałaś te piosenki. Ale tak, one miały swoje zadanie, wesprzeć kobiety, wesprzeć ich siłę, wiarę w tą siłę, scalić je i to się udało. Mhm. Fantastyczna sprawa. Jak pięknie jest być kobietą? Różnie jest być kobietą. Czy tylko pięknie? No sama wiesz, że nie zawsze. Być kobietą wcale nie jest łatwo. Począwszy od tego, że w ogóle być człowiekiem nie jest łatwo, dobrym człowiekiem nie jest łatwo. Ale być kobietą myślę, że nie jest łatwo też w dzisiejszych czasach, dlatego że to tak zwane równouprawnienie, o które walczono, miało wprowadzić równe postrzeganie, że tak powiem, praw. Mężczyznom ich prawa nic więcej, kobietom ich prawa nic mniej. A sprowadziło się do tego, że kobiety poza swoimi obowiązkami domowymi, z których nie zrezygnowały, dostały jeszcze w ramach równouprawnienia tą pracę, którą wiesz, poza domową wykonywali też mężczyźni. Wcale ich to nie zwolniło z obowiązków domowych, mężczyźni wcale nie przejęli. To naprawdę jest niewiele domów, w których to równouprawnienie w obowiązkach domowych istnieje, więc generalnie no nie jest prosto być kobietą, nie jest łatwo godzić obowiązki macierzyńskie z marzeniami zawodowymi, z realizacją, tak, naszych ambicji zawodowych. Bardzo często kobiety nie... Zobacz, jest pani w ciąży, my pani nie przyjmiemy do pracy. Tak. Jak są postrzegane kobiety, które się zwalniają, bo ich dzieci chorują, tak? Czy w jaki sposób się traktuje, czy ułatwia się im to zadanie? Czy wreszcie mamy do czynienia z równością płac? Mówi się, że kobieta musi być dwa razy tak dobra jak mężczyzna, żeby być uznaną chociaż w połowie tak dobra jak on.
Znam to powiedzenie. No więc czy łatwo jest kobietą? Nie. Począwszy od zmian hormonalnych, którym podlegamy. Przecież mamy totalną huśtawkę i cały czas nie wiemy, na czym stoimy. Nie jest łatwo być kobietą. Czy jest pięknie być kobietą? Myślę, że tak samo pięknie, jak być pięknym mężczyzną, mądrym mężczyzną, empatycznym mężczyzną, mężczyzną feministą i tak dalej, bo ja tak postrzegam współczesnego, mądrego mężczyznę. Myślę, że przy wsparciu partnera tak, pięknie jest być kobietą. Bez tego wsparcia trochę trudniej. Ale tak, ja widzę kobiety jako piękne istoty. Ja zawsze pragnę wierzyć w ich dobre i czyste intencje, również wobec kobiet. To nie, tak, nie jest tak, Madzia, że jestem święta, że mi się nie zdarza powiedzieć o jakiejś idiotce, idiotka, bo wiesz, to, że my dzielimy płeć, nie musi oznaczać, że ja, wiesz, akceptuję każde zachowanie kobiece. Niemniej jednak kobietom zawsze daje duży kredyt zaufania. A łatwo ci przychodzi powściągnąć swoją potrzebę komentowania, która mogłaby zranić drugą kobietę? Ja w ogóle, wiesz co, mam takiego autocenzora włączonego, że ja generalnie ludziom w ogóle staram się nie dostarczać. Ludziom w szerokim pojęciu, nikomu nie dostarczać tego rodzaju przeżyć, ponieważ sama jestem reprezentantką pewnej nadwrażliwości, tej wysokowrażliwości, no to ja wiem, co to znaczy. Ja do tej pory, choć minęło wiele lat, nie pozbyłam się z serca i z pamięci słów, które niegdyś mnie żywo dotknęły. I gdzieś tam obrastały, wiesz, jak ta kula śniegowa, powodując ogromne wyrwy we mnie i takie blokady. Więc nie chciałabym być powodem podobnych przeżyć u kogoś. A co to były za słowa? Generalnie wszystkie się sprowadzały do tego samego. Ich autorem, tym pierwotnym autorem był mój ojciec i być może dlatego stało się to być taką bardzo bolesną trampoliną. Nie jesteś wystarczająco dobra. Myślę, że to jest bardzo bolesne zdanie i uczucie, które się łączy z usłyszeniem tego zdania. Że generalnie całe potem, późniejsze życie, no właśnie, tak, co potem? Tak, co jest potem, prawda? Potem robisz wszystko, żeby zasłużyć na miłość, na akceptację. Musisz cały czas udowadniać. Również sobie. A nie wiem, czy sobie jesteś w stanie, bo zawsze ten kompleks z tyłu głowy zostanie, że jesteś niewystarczająco dobra, a jesteś wystarczająco dobra. Tak. Właśnie ocieram łzy. No ale tak jest, to też, wiesz, a to trzeba nazwać coś takiego, bo bardzo dużo z nas ma takie doświadczenie na koncie, dzisiaj kobiet, które kiedyś były dziewczynkami, że ta poprzeczka, którą się stawia dziewczynkom, jak zawsze mówię dzikim dziewczynkom, jak opowiadałaś mi tą swoją historię z tego podwórka, ja już tam z tobą byłam, tam była dzika dziewczynka, ta radosna, która ma tyle w sobie życia i marzeń i potem tak każde zderzenie z okrutnym słowem powoduje, że my rezygnujemy, ale wiesz, z tego, albo tak jak mówisz, mamy taką twardą trampolinę, tak, do tego, żeby bardzo często udowodnić. To jest nasze dzieciństwo. To jest bardzo często te bardzo bolesne słowa padają od tych najbliższych. Ale później, co się dzieje później? Później okazuje się, i to jest, są, wiesz, całe książki na ten temat, że wybieramy na naszych partnerów osoby bardzo podobne do pierwszych autorów tych stwierdzeń. I nie wiem, czemu tak robimy, ale prawdopodobnie... Bo chcemy im udowodnić, że udowodnić, a generalnie słyszymy w kółko to samo i oni nas albo oszukują, albo zdradzają, albo... nie wiem, poniżają, powodując jeszcze większe wyrwy, jakby dawali dowód na to, że to pierwsze stwierdzenie, które nas tak straszliwie skaleczyło, było w punkt. Prawdziwe. No i nie, i tak.
Dlatego trzeba się z tego kręgu wyzwolić. Różne są na to sposoby. Ludzie, zresztą to jest niesamowite, że właśnie gro gości, głównie kobiet, ja nie wiem, czy ostatnio same kobiety zapraszam właśnie do Meloradia. To każda zanim usiądzie, to mi mówi właśnie, że albo na przykład wraca z terapii, albo coś. No to jest niesamowite. To jest plaga terapii, ale bardzo cudownie, bo to jest wspaniałe. One mi wszystkie mówią, tak, ja je ciągnę za ten język, bo ja nigdy na terapii nie byłam i tak je ciągnę i wszystkie mówią, że to ratuje życie, ratuje duszę i ratuje ich osobiste zdanie na swój temat. Więc może to jest właśnie to. Boże, takie to też przykre, ile nas jest poranionych, tak bardzo poranionych, to przykro patrzeć, ale czyż to właśnie też nie jest dowód, jak to Szade śpiewała, Bulletproof Soul, że jesteśmy żywi, bo czujemy, że jesteśmy prawdziwi, bo czujemy. Dlatego ja cenię każdą jedną dodatkową duszę, która już rozumie, bo ona jest wsparciem. Bo to jest tak, że jak mówisz, jest nas tyle poranionych, ale ktoś musi ten piekielny krąg przerwać. Okej, musi, nie musi, ale jeśli się ktoś taki zdarza, to jest na wagę złota. Bo nagle się okazuje, że dobra jest więcej, tylko ono nie krzyczy. Oczywiście, że zło jest głośniejsze. Radio Diabła jest znacznie głośniejsze. Tak. No tak, no, ale temu mają służyć właśnie takie kręgi, wiesz, wsparcia. Tak mi się wydaje. Ja tak wierzę w te kręgi kobiece. Zobacz, tego jest tyle, my o tym jeszcze nie mówimy, ale to się dzieje. Dziewczyny się spotykają, jednoczą, przeżywają, palą zioła, tańczą, czczą księżyc. Już kocham wszystkie. To jest. Ale zobacz. Wiedźmuchy. No wiedźmuchy, czarownice, to my. Tak, my. Tak. No ale muszę ci powiedzieć, że w tych kręgach wiedźmuchowych jest też dużo światłych mężczyzn i całe szczęście. I można tylko pozazdrościć takim związkom, gdzie się ludzie naprawdę odnaleźli w tym gąszczu dusz na świecie i tworzą taką scaloną komórkę, bardzo świadomą. Ale z takich komórek właśnie powstają nowe kręgi i wiele, wiele później zagubionych duszyczek ma z tego ogromny pożytek. Także, no, ale mi fajnie. Przyszło pytanie do głowy. No, dawaj. No, dawaj. O kurczę, czaderskie. Słuchaj, ono jest dla ciebie. Tak. Nie, nie wytnę go. Przecież nie wytniemy tego. No, zobaczymy. Gdybyś miała wybrać. Bo wiesz, po czym poznać niewygodne pytanie? Po odpowiedzi. O, tak jest. No, poczekaj, zmierzmy się. Ja sobie je zadam w duszy, a ty no. Będziesz musiała na nie odpowiedzieć. Gdybyś miała wybrać, że jedziesz na bezludną wyspę, a z kobietą, wiedźmuchą, cudowną, doświadczoną, przy której wzrośniesz duchowo, która pokaże ci, jak jesteś wartościowa, B. Przystojnego, młodego, atrakcyjnego mężczyznę. Kogo byś wybrała? Wiesz, no, sam koncept w ogóle wyjazdu na bezludną wyspę jest dla mnie straszny. Z kimś? Bo ja kocham ludzi w ogóle, wiesz. Kocham sobie, dla mnie film Castaway. Dobra, to zamienia, to jest zamieniam wyspę. Najgorszym filmem na świecie. Ale prawda, oczywiście, myślę, że wybór byłby tu może prosty, być rok na Zanzibarze. Bo, może być rok na Zanzibarze, Kasia. No, rok na Zanzibarze. Tam, to z tego co wiem, tam dużo mężczyzn jest. Już. No to drewno do lasu. Odpada, ale okay. Myślę, że wiesz, no, młody, przystojny, to mija, nie? Nikt tak dobrze jak kobiety w okolicach 50, czyli my, nie wie dobrze wszystkiego o przemijaniu, więc ten młody i przystojny niedługo może być wcale nieprzystojny i niemłody. I co, jaki z niego pożytek, wiesz, no, wiedźmucha, myślę, że bardziej pomogłaby przetrwać. Chociaż nie wiem, bo taki młody osiłek na przykład mógłby tratwę, wiesz, ognisko, zrobić. Tak. No ognisko, no nie wiem, no, kurczę, to mnie zażyłaś. A to jest pytanie z cyklu, rozumiesz, tak jak zadaje Tomika Syn.
przychodzą do mnie i mówi tak, ciociu, a jakbyś miała stracić nogę, to którą byś wolała, prawą czy lewą? No właśnie, ulubione dziecięce pytania. No więc wiesz, no tak nie odpowiem ci. W ogóle nie chcę żadnej bezludnej wyspy, chyba że kiedyś będzie mnie stać na taką i kupię sobie i sobie tam wybuduję, co będę chciała i stworzę azyl dla zwierząt, bo tak pragnę bardzo, żeby ten świat był dobry dla zwierząt, żeby zwierzęta czuły się bezpiecznie. I wtedy będę zapraszać mnóstwo ludzi i wtedy to nie będzie bezludna wyspa. Piękna puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję, że takie mądre tematy poruszasz i że robisz to w taki sposób. Myślę, że jest to bardzo potrzebne, szczególnie w dobie, wiesz, wydarzeń, również i na scenie politycznej w Polsce ostatnio, gdzie naprawdę no... kobieta jawi się być obywatelem drugiej kategorii. Nie wolno na to pozwolić. Ta siła kobiet jest naprawdę ogromna, imponująca jest odwaga tych kobiet. I cieszy mnie też, że jest wśród nich tyle pokoleń, bo do pewnego czasu były to tylko dojrzałe panie, a w tej chwili włączyła się młodość, a przecież tak naprawdę dotyczy to jej. Więc cieszę się bardzo, trzymajmy się razem mądrze. Niech łączy nas misja, niech łączy nas także wiara w lepsze jutro. No, nie dajmy sobie w kaszę dmuchać. Wolność nie jest dana raz na zawsze, to jest komunikat dla nas, a dla nich taka, że nic nie trwa wiecznie. Dokładnie. To nie jest groźba, to jest obietnica. Mam dla Państwa złą wiadomość. Nic nie trwa wiecznie. I mam dla Państwa dobrą wiadomość. Nic nie trwa wiecznie. Prawda? Otóż to. Kaju, dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję, Madziunia kochana. I do usłyszenia i zobaczenia. Do zobaczenia. Do posłuchania. Pa, pa. W moim stylu nie ma złych wiadomości, a dobra jest taka, że widzimy się znów za tydzień. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze, bardzo dmuchają mi one w moje skrzydła, w skrzydła brzozy też. Więc komentujcie i oczywiście subskrybujcie. Dziękuję, do zobaczenia.